Setki młodych adeptów piłki ręcznej opanowały tego dnia halę Torwar w Warszawie. Powód? Piłkarze Orlen, Wisły, Płock odbyli tam pokazowy trening przed finałem Pucharu Polski. To zapowiedź emocji, jakie za niespełna dwa tygodnie czekają nas w Warszawie. Zawodnicy światowej klasy biorący udział przez dwa dni w turnieju w Warszawie. Powinno stanowić to zachętę dla tych, którzy obserwowali sukcesy męskie z brązem w Katarze. Zachęta bez dwóch zdań jest wystarczająca. Na tyle, że już za moment dla wszystkich chętnych może nie starczyć biletów. Praktycznie zostały już jednostkowe bilety na niedzielę, więc będziemy mieli pełny Torwar, a na sobotę jest blisko 70% z ponad 4700 biletów w sprzedaży sprzedanych. Faworytem do końcowego sukcesu piłkarze Vive Tauron Kielce, którzy od 6 lat nieprzerwanie zdobywają to trofeum, ale piłkarze Orlen, Wisły, Płock w tym roku zapowiadają zmianę i zaciętą walkę. Na pewno my jako drużyna Orlenowisły Płoc na pewno możemy im zapowiedzieć śmiało twardą walkę, jeżeli nam się uda do niego dojść w finale. Od kilku lat nie możemy zdobyć tego pucharu, więc chcemy przełamać tą swoją niemoc, wygrywając w tym roku. Oprócz emocji sportowych na kibiców podczas Final Four czekają liczne atrakcje z krótkim występem piosenkarza Rafała Brzozowskiego na czele. A do tego... Także rozstrzygniemy oficjalnie i uroczyście konkurs na nazwę maskotki Euro 2016. No i także jest przygotowany nowy projekt pucharu, który nawiązuje bardzo mocno do identyfikacji Euro 2016. Wszystkich rozkochanych w piłce ręcznej zapraszamy na Torwar Final Four już 25 i 26 kwietnia.